Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Marcin Radomski i witam Państwa serdecznie w nowym cyklu Nowe technologie w filmie. Dziś rozpoczynamy pierwszym spotkaniem z wyjątkowym gościem, o którym za chwilę, ale na początek kilka słów o samym cyklu, zwłaszcza, że to pierwsze spotkanie. Dzisiaj zaczynamy e-spotkania dotyczące przyszłości. Będziemy rozmawiali o tym, co się zdarzy w związku z nowymi technologiami w kolejnych latach i jak rosnące znaczenie nowych technologii, sztucznej inteligencji, platform streamingowych, czy też nowości technologicznych wpłynie na świat filmu, ale nie tylko. Dzisiaj moim gościem będzie profesor Aleksandra Przegalińska, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że udało nam się spotkać i umówić dzisiaj, że będziemy mogli posłuchać Twojego wykładu, a tak naprawdę spotkania Q&A w formie pytań i odpowiedzi na temat sztucznej inteligencji, ale na początek chciałem Cię przedstawić, bo jesteś niesamowicie zapracowaną, wydaje mi się, i niesamowicie też obeznaną w temacie, o którym dzisiaj będziemy mówili, bo przede wszystkim jesteś doktorem nauk humanistycznych, filozofem, prorektorem w Akademii Leona Koźmińskiego i zajmujesz się zawodowo rozwojem nowych technologii, przetwarzaniem języka naturalnego, postępami w zakresie humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Tak to sobie wszystko tutaj wypisałem, a dzięki. Też napisałaś książki Nieludzka, Arcyludzka o sztucznej inteligencji, razem z Pawłem Oksanowiczem. Ciekawa bardzo propozycja. Dziś będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji i o tym, jak ona wpływa na nasze życie, ale też przede wszystkim jak wpływa na świat filmu. Tematów mamy wiele, więc myślę, że możemy już zacząć nasze spotkanie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał do nas dołączyć i zadać pytanie na czacie, to zapraszamy serdecznie. Będziemy próbowali na nie odpowiedzieć w trakcie spotkania. Przeczytałem, że w młodości interesowałaś się science fiction. I pomyślałem młodości. Sobie, ja czuję się nadal bardzo młoda. Ale oczywiście w młodości tej szkolnej. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy dziećmi, bo dzisiaj jest dzień dziecka. Tak, prawda. Mówię o tym okresie szkolnym tak naprawdę. A tak, w dzieciństwie. Tak. W dzieciństwie. Może tak lepiej, tak. I chciałem Cię zapytać, czy masz takie wrażenie, przyglądając się i mówiąc zbierając wrażenia Twoich słuchaczy, czy studentów, albo osób, do których przemawiasz na konferencjach, że sztuczna inteligencja momentami to taka dziedzina trochę przypominająca fantastykę naukową. Tak przynajmniej wydaje mi się, że dla odbiorców, którzy się na niej nie znają, którzy może chcą ją poznać, trochę taki świat Gwiezdnych Wojen, Matrixa, bo często też zadając sobie pytanie i rozmawiając o sztucznej inteligencji, zastanawiamy się nad tym, co będzie za 50 lat, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, czyli to jest po części uprawianie trochę futurologii. Czy tak, tak rzeczywiście jest? Wiesz co, ja myślę, że to jest coś, co przyciągnęło mnie do tej dziedziny, to znaczy taka w ogóle możliwość takiego spekulowania na temat przyszłości i trochę też jej projektowania. I myślę, że to jest taki wielki powab też tej dziedziny, że ona ma ten komponent taki futurystyczny. Wydaje mi się, że przepraszam, muszę Ci przerwać, bo chyba mamy wolne i sobie spróbujemy jednak. A teraz? Teraz? Możesz mówić? Tak, ja jestem okej. Okay. Tak, nie słyszę. Tak, może ja słyszę. Mnie słychać? Słychać. Tak. Ale co, ale mamy problem. Może zróbmy tak, że ja się będę miutowała na czas Twoich wypowiedzi, a Ty się możesz miutować na czas moich i w ten sposób nikt nie będzie poserał. Ja już tylko muszę to, co ja spróbuję teraz powiedzieć, jeśli nie słyszycie dobrze, to opowiem w paru słowach o tym, że rzeczywiście tak jest, to znaczy, bo sztuczna inteligencja to jest bardzo bieżąca dziedzina, to jest coś, co się dzieje tu i teraz, to jest dziedzina
no wdrożeń bardzo konkretnych. To są algorytmy bardzo, bardzo konkretne, namacalne, które można zaimplementować. Jeśli mamy odpowiednie dane, można je nauczyć rozmaitych rzeczy, ale jest właśnie zawsze w sztucznej inteligencji ten element taki docelowy, coś takie pytanie w tyle głowy, i co dalej? Skoro już mam te algorytmy dzisiaj, to co mogę dalej z nimi zrobić? Jak będzie się to wszystko dalej układać? Jaki jest docelowy gdzieś tam model funkcjonowania tej dziedziny? Czy my tworzymy drugiego człowieka? Czy my tworzymy jakieś rozwiązania, które zatrzymają się tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, czy idziemy dalej naprzód? A, coś tam czytam, że musimy odświeżyć stronę, tak? Musisz się odmiutować teraz, żeby do mnie mówić. A, przepraszam. Wydaje mi się, że musimy Okej, ja mogę ewentualnie poszukać jakichś innych słuchawek, ale to chwilę zajmie. Spróbujmy się odświeżyć stronę. Dobra. Mówię. Raz. Mam nadzieję, że będzie teraz nas słychać. Czekamy na Aleksandrę Przegalińską. Mamy drobne problemy techniczne. Znalazłam tutaj takie wielkie słuchawy, więc mogę jest, w tych jest, wspaniale, udało się. No początki bywają czasem trudne, ale teraz jest nas słychać świetnie z techniką. Więc jeszcze raz zacznijmy od początku. Dobra. Zacznijmy od pytania dotyczącego sztucznej inteligencji, bo zapytałem się o to, czy nie wydaje się tak czasem niektórym odbiorcom twoich wykładów, czy też twoich książek, że sztuczna inteligencja jest formą trochę przypominającą dziedzinę fantastyki naukowej. O, dostaliśmy komentarz, że jest znacznie lepiej, więc świetnie, super. Jest, nasi widzowie i słuchacze już wiedzą. Tutaj będę jak Terminator w tych wielkich słuchawkach. Jest wspaniale. Tak, to znaczy pytanie jest bardzo dobre i jest bardzo ciekawe w tym sensie, że sztuczna inteligencja jest bardzo praktyczną dziedziną, to bym chciała podkreślić, znaczy jest dziedziną, która się rozwija tu i teraz, mamy konkretne algorytmy, z którymi możemy pracować i gdzieś tam myślę, że takim bardzo powabnym też jej elementem jest ten element kreacji, czyli tego, że jakby ja coś tworzę, no to właśnie to jest też piękno kodu w jakiś sposób i widzę outcome swojej pracy, ten model działa, daje mi jakieś wyniki albo jakieś prognozy, jakieś forecasty, jakieś systemy predykcyjne, więc jest taka bardzo dzisiejsza, tutejsza, taka bardzo osadzona w tu i teraz wersja sztucznej inteligencji, ale właśnie trochę masz rację mówiąc, że w tyle głowy wszyscy mamy to, co dalej. To znaczy, jak już mamy deep learning, to wszyscy sobie zadają pytanie, a co będzie kolejną metodą algorytmiczną? A czy my połączymy sztuczną inteligencję z białkiem? A jeśli tak, to co się stanie? Jaki jest model docelowy w ogóle dla tej dziedziny? Czy my faktycznie próbujemy replikować procesy mentalne człowieka, procesy kognitywne człowieka albo innych organizmów żywych? A jeśli tak, to jeśli nam się uda, to jejku, co wtedy? Więc jakby wszyte rzeczywiście w sztuczną inteligencję w jakiś taki fundamentalny sposób jest to, co się z tą dziedziną będzie dziać za jakiś czas. To znaczy, że trudno nam jest uciec jakby od tego horyzontu przyszłości, w którym wiemy, że ta sztuczna inteligencja będzie się bardzo zmieniać, bo widzieliśmy już w ostatniej dekadzie chociażby, jak bardzo zmieniła się do tej pory. No naprawdę systemy, które grają w zaawansowane gry strategiczne, w gry wideo, czy systemy do diagnostyki medycznej na zajebistym poziomie, mega wysokim, to nie jest coś, co wydawało nam się oczywistością 7-10 lat temu, a teraz takie systemy są, no i po prostu cały czas rośnie trochę apetyt na lepsze jeszcze systemy, no i właśnie jest to pytanie takie wręcz metafizyczne, czy docelowym modelem jest człowiek, czy coś zupełnie innego, więc tak, ta fantastyka no w jakiś sposób cały czas w tej dziedzinie jest obecna, nie? My ją mocno czujemy jej oddech na plecach. Ale zacznijmy od początku i zadam ci takie proste pytanie, które na pewno często dostajesz, to znaczy czym jest sztuczna inteligencja dla ciebie?
A dla mnie? Tak. Dla mnie to są systemy uczące się. Ja jestem bardzo tutaj inkluzywna. To są systemy wszystkie algorytmiczne, starsze, nowsze, które można czegoś nauczyć poprzez wprowadzenie dużego wolumenu danych, czasami ustrukturyzowanych, czasami nieustrukturyzowanych, czyli takich, które łatwiej się sortuje i porządkuje, a czasami takie, które sztuczna inteligencja sama musi sobie zrobić porządek, ale co do zasady, kiedy są dane i następuje proces uczenia się, to dla mnie to już jest sztuczna inteligencja, a nie zwykły system algorytmiczny starego typu. Mhm. Pytam cię o to, bo ponieważ już tutaj zaczęliśmy właśnie rozmawiać trochę filozoficznie, a przecież ten temat sztucznej inteligencji w twoim życiu wyszedł od filozofii, od studiów filozoficznych. Tak. I od połączenia filozofii z nauką, prawda? Z nauką taką ścisłą, tak. Bo jednak filozofia jest nauką humanistyczną, więc jednak te dwa światy ze sobą można połączyć i to też jak w jakiś sposób mówisz o tym, czym dla ciebie jest sztuczna inteligencja, wydaje mi się, że wynika właśnie też z tego, tej podstawy filozoficznej. Wiesz co, no na pewno tak, ale to jest jakby gdzieś tam jak trochę poskrobię się w tej dziedzinie, pogrzebie, to jest dosyć oczywisty mariaż, dlatego że no oczywiście sztuczna inteligencja jest dziedziną inżynieryjną, ale gdzieś tam na tym etapie, kiedy ona była fundowana w latach 40., no to tam był taki zlot w ogóle znakomitych person, badaczy, naukowców, naukowczyń, chociaż mniej, z różnych dziedzin, od matematyki poprzez psychologię i filozofię, którzy razem jakby ją konstytuowali. No te drogi się potem rozjechały, natomiast one nigdy nie były tak zupełnie rozłączne, bo na przykład takie najnowsze paradygmaty w robotyce, i tutaj będę bardzo konkretna, takie paradygmaty, które zasiliły projekty takie jak Boston Dynamics. Dużo ludzi kojarzy Boston Dynamics. To są super roboty, przypominają tam krowy, psy i tak dalej. Żeby te roboty mogły powstać, musiał się zmienić paradygmat tworzenia systemów robotycznych, a na to wpłynęła dwudziestowieczna fenomenologia, to znaczy Dreyfus, który totalnie jakby gdzieś tam siedział na styku filozofii i sztucznej inteligencji, Hubert Dreyfus powiedział, źle robicie te roboty, to można zrobić inaczej. Przedstawił jakąś potężną krytykę, tą krytykę wziął sobie do serca Rodney Brooks, który już jest robotykiem takim par excellence i to on wymyślał pierwsze roboty ucieleśnione, a dzisiaj widzimy no jakby jego pracę, kontynuację jego pracy w postaci właśnie tych robotów Boston Dynamics, które się coraz bardziej mainstreamują, a są taką no naprawdę bardzo potężną algorytmiczną pracą u podstaw, to znaczy to jest zupełnie na nowo przemyślane, co to znaczy, że maszyna postrzega świat, co to znaczy, że maszyna się tego świata uczy albo że działa w zaszumionych warunkach, więc tak na dobrą sprawę te filozoficzne rejestry w ogóle nie opuszczają nigdy sztucznej inteligencji i oczywiście gdzieś tam wszyscy musimy mieć jakieś umiejętności bardzo korowe, programowania, uczenia maszyn, czyli uczenia maszynowego, budowania modeli predykcyjnych i tak dalej, ale gdzieś tam no jakby podwaliną do tego, żeby w ogóle takie modele powstawały, jest rozumienie, co to znaczy rozumieć na przykład, albo przetwarzać język, albo się komunikować z innymi. Więc te pytania filozoficzne są według mnie bardzo immanentne dla sztucznej inteligencji, bardzo jakby prawdziwe. Nawet bym powiedziała, że sztuczna inteligencja to jest taka trochę filozofia XXI i XXII wieku, praktyczna. Ładnie powiedziane. A jeżeli chodzi o Boston Dynamics, to ja kojarzę taki filmik Do You Love Me? O, tak. Teraz, jeżeli ktoś może sobie wpisać na YouTubie świąteczna chyba wersja tańczącego robota. Tak, w smutnych czasach pandemii, zresztą tak. Oni tak ku pocieszeniu, chociaż byli też przerażeni oczywiście, ale ku pocieszeniu, pokrzepieniu serc wypuścili po prostu te swoje super systemy, przede wszystkim mini spota, żeby zatańczyły i no świetne jest to wideo, bardzo polecam wszystkim. To powiedzmy trochę, jak się zmienia i jak dzisiaj jest wykorzystywana sztuczna inteligencja, do czego czym, gdzie najczęściej? No, to pytanie, w czym nie jest chyba, jest lepszym pytaniem, bo jak zaczniemy wyliczać, to się okaże, że prawie wszędzie, ale okej, no są takie dziedziny, gdzie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana bardziej niż w innych.
I teraz tak, sama sztuczna inteligencja to jest bardzo duża dyscyplina, bo tam mamy właśnie robotykę, mamy systemy, które przetwarzają język, chatboty różnego typu, mamy systemy rozpoznawania twarzy, większość z nas ma je w telefonach, więc to też są algorytmy sztucznej inteligencji, tylko zupełnie inne. Mamy algorytmy takie starsze, bardziej oparte na statystyce i mamy takie nowsze sieci neuronowe i to wszystko jakby jest sztuczna inteligencja, więc tak naprawdę jakbyś, wiesz, przyłożył lupę do różnych sektorów, powiedzmy gospodarki czy aktywności człowieka, to prawie wszędzie jakieś tam elementy tej sztucznej inteligencji będą. Covidowy czas czy pandemia to był taki czas bardzo dużego przyrostu tych rozwiązań w dziedzinie medycyny, diagnostyki medycznej, terapii, ale też obsługi pacjenta, tych telemedycznych rozwiązań powiedzmy, klasyfikacja po symptomach, zapisywanie do określonego specjalisty. Myślę, że część osób coraz bardziej to widzi, zwłaszcza w diagnostyce medycznej, już gdzieś tam te systemy sztucznej inteligencji są wykorzystywane, chociażby w radiologii mają bardzo, bardzo wysokie wyniki. No ale też wiesz, jak sobie pomyślisz na przykład o logistyce, o transporcie, to tam tych systemów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego jest bardzo, bardzo dużo już w tej chwili. Jak sobie pomyślisz o sektorze bankowym czy finansowym, przetwarzanie decyzji o pożyczkach, udzielić, nie udzielić, scoring wszelki i tak dalej, ale też na przykład wykrywanie fraudów, tak, jakichś tam dziwnych phishingowych prób, czy właśnie kradzieży tożsamości i tak dalej, dziwne anomalie, jeśli chodzi o transakcje finansowe, to wszystko też robi sztuczna inteligencja w bardzo dużej mierze. Marketingowe rozmaite działania, czyli na przykład budowanie segmentów klientów różnych, prawda, albo wszystkie systemy rekomendacyjne do sprzedaży służące, czyli sprzedawanie filmów, sprzedawanie muzyki na różnych platformach i kanałach, sprzedawanie takie e-commerce'owe produktów i rekomendacja kolejnych produktów, to wszystko też domena sztucznej inteligencji, nie wiem, no prognoza pogody nawet, więc tej sztucznej inteligencji jest strasznie dużo w życiu każdego z nas, być może więcej niż zauważamy. No właśnie, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wszędzie dookoła nas jest sztuczna inteligencja. A wspomniałaś na początku takie pojęcie deep learningu. Tak. Jeżeli mogłabyś wyjaśnić, czym jest, bo to jedno z głównych pojęć, prawda, sztucznej inteligencji. Dzisiaj tak, kiedyś nie, ale dzisiaj tak zdecydowanie. Deep learning to są wielowarstwowe sieci neuronowe, to też są algorytmy, to znaczy to w ogóle sieć neuronowa to jest taki no, model matematyczny przetwarzania informacji. Gdzieś tam te sieci neuronowe jako pomysł na architektury algorytmiczne dla systemów sztucznej inteligencji już są stare, one były wymyślone w 1943 roku, ale brakowało danych, mocy obliczeniowych i być może też jakoś nie wiem, wyobraźni, żeby je wykorzystać w pełni. I tam ktoś powiedział, o, powinniśmy robić te sztuczne sieci neuronowe, trochę inspirowane tym, jak przetwarza ludzki neuron, prawda, nasz neuron w naszym mózgu informacje, czy sieć neuronowa. Natomiast no, trzeba było bardzo długo czekać, żeby to było możliwe, żeby ta biologiczna inspiracja mogła się ziścić i rzeczywiście od jakichś 10 lat, 11 mamy wielką taką rewolucję, to znaczy taką, że już potrafimy te sieci budować, te sieci się też nam bardzo wyspecjalizowały, to znaczy jedne sieci przetwarzają język, inne mogą przetwarzać obraz, rozpoznawać właśnie Marcina Radomskiego i Olę Przegalińską, a jeszcze inne mogą stworzyć deepfake'a Oli Przegalińskiej i Marcina i to będą jakieś tam różne sieci różnych specjalności, ale to, co one mają wspólne, to że właśnie to są architektury wielowarstwowe, czyli są warstwy sieci ułożone jedna pod drugą, no tak powiedzmy pi razy oko, które odpowiadają za różne rzeczy, za różne wymiary przetwarzania danej informacji, czy też podejmowania decyzji później. Także one są bardzo różnie skonstruowane, te sieci, różnie się tam ta informacja przebija w tą i z powrotem, w ich wnętrzu, że tak powiem. Natomiast no właśnie to są takie, można powiedzieć, architektury algorytmiczne inspirowane mózgiem, które właśnie nazywamy głębokimi sieciami i które teraz rzeczywiście odnotowują największe sukcesy, jeśli chodzi o to uczenie się, no zadań, które człowiek dla nich ma, czyli uczenie się na przykład grania w gry, lepszego rozpoznawania obrazów, generowania mowy ludzkiej, tekstu i tak dalej. No to te warstwy sieci neuronowych, te architektury sieci neuronowych rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że przodują bardzo i odsadzają innego typu algorytmy dosyć mocno. Mhm. No to bardzo ciekawe i myślę, że połączone z tym tematem, do którego teraz chciałem przejść, bo właśnie do kina i filmu. W jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja AI w filmie?
Bo ja ci powiem o takim przykładzie, o którym zresztą wiesz, o którym też mówiłaś, ale może nie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, a wydaje mi się taki znaczący w dziennikarstwie. To znaczy powstał generator tekstów, który napisał artykuł publicystyczny do Guardiana. I to jest swoistego rodzaju rewolucja. Myśląc o moim zawodzie na przykład, że ktoś za chwilę może mnie zastąpić i robot, sztuczna inteligencja, która napisze tekst albo poprowadzi takie spotkanie za chwilę może. Nie, to się nie prędko stanie, tu się nie martw, ale... To jeszcze jest jakaś nadzieja, ale myślę o teraz o świecie filmu i w świecie kina. W jaki sposób to może wpłynąć na produkcję filmu? Wiesz co, to na pewno wieloraki, to znaczy ty tutaj się odniosłeś do sieci GPT-3, tak zwanego Transformera, to też jest sieć neuronowa, taka, już nie będę w żargony wchodzić, ale dosyć ciekawa taka enkoderowa struktura. Takich transformerów jest zresztą więcej, bo GPT-3, własność OpenAI, a chyba teraz już Microsofta w ogóle, to jest jedno, ale jest też sieć BERT, która też może generować różne rzeczy, bo to też ważne, że te transformery nie generują tylko i wyłącznie tekstu, a jeśli generują tekst, to bardzo wieloraki, mogą wygenerować poezję a la Sylwia Plath i mogą wygenerować jakby, wiesz, jakiś kawałek opowiadania a la Lem, a z drugiej strony mogą też generować obrazy i mogą też generować dźwięki. Tak, to zależy, jaki dostaną input i jakie dostaną zadanie, więc to są bardzo takie wielofunkcyjne sieci. No i rzeczywiście, wiesz, no, robi wrażenie to, co one potrafią, a one nadal są troszeczkę ślepe i one bardzo wymagają ludzkiej superwizji. I wiesz, też ten artykuł, który powstał dla Guardiana, to jest jedna z tysiąca wersji nieudanych, które napisał ten system, rozumiesz, wygenerował też masę nonsensu. Ty działasz inaczej, ty piszesz jeden artykuł, ale dobry po prostu, a ten system pisze 1000 artykułów i tylko jeden z nich nadaje się do publikacji, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo inne. Natomiast na pewno to są systemy, które mogą człowieka na wiele sposobów wspomagać w różnych jego aktywnościach. Być może tak my na razie myślimy, odciążać w pewnego rodzaju rutynach. To znaczy ja bym nie uwierzyła w to, że GPT-3 na dowolny temat może napisać naprawdę szybko, sprawnie artykuł. Natomiast uwierzyłabym, że GPT-3 może dla mnie zrobić research, powiedzmy, rzeczy, które mogą mnie interesować pod mój artykuł. I to może być research, któremu mogę jakoś tam zaufać, że to jest zweryfikowana informacja, a nie jakiś kompletny nonsens, tak? Takie systemy jak GPT-3 mogą też funkcjonować w marketingu, na przykład jakbyś chciał leady marketingowe jakieś takie tworzyć, w miarę automatyczne, wiesz, może nie jakieś super, nie wiem, jakiś copywriting najwyższej próby, no ale powiedzmy jakieś tam proste sample tekstów na bloga, czy cokolwiek takiego, to taki system to zrobi dla ciebie. My jednak cały czas myślimy bardziej, że to jest wspomaganie, niż że to jest, wiesz, zastąpienie człowieka. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłam, tych możliwości różnych jest bardzo, bardzo dużo, bo mamy systemy, które mogą generować obraz i z tego co wiem, one już są w kinie wykorzystywane, to znaczy gdzieś tam te wszystkie systemy, nie wiem, odmładzające, postarzające aktorów, tak, rekreujące aktorów, którzy zmarli i osadzające ich w nowych jakichś tam przestrzeniach i otoczeniach, no to są sieci GAN, prawda, sieci generatywne, one potrafią takie rzeczy robić, więc tutaj chociażby widać dosyć ciekawą, może kontrowersyjną w jakimś stopniu też aplikację tego typu systemów do produkcji filmowej. No nie sądzę, żeby sztuczna inteligencja mogła napisać w tej chwili naprawdę dobry scenariusz filmowy, ale może research, nie wydaje mi się, wiesz, ale research pod scenariusz na przykład, jakiś taki, wiesz, research lokacji, tak sobie wyobrażam, jakieś takie różne rzeczy, to jest coś, co na pewno sztuczna inteligencja może zrobić. I raczej sztuczna inteligencja zrobi ci kino klasy B, to znaczy rutyny pewnego rodzaju, wiesz, nie zrobi artystycznej wizji, natomiast może być takim czymś pod rzemiosło, to znaczy ja sobie wyobrażam, że na przykład osoba, która odpowiedzialna jest za scenariusz, może sobie wykorzystać taki generator tekstu do tego, żeby się z nim trochę pobawić i zobaczyć, co on tam wygeneruje i on to striggeruje do tego, żeby napisać coś innego, w sensie, że
jeżeli ktoś ma na przykład jakiś stupor twórczy, czy cokolwiek takiego i chce, na przykład zażąda takiego generycznego scenariusza dla, nie wiem, osiłkowatego bohatera i jego blond dziewczyny, tak? Jakby totalna jakaś taka sztampa oldschoolowa, to on, to taki system coś takiego pewnie na jakiejś bazie wygeneruje. I to może być kompletnie nonsensowne, bo tego też nigdy nie wiemy. Z tymi sieciami generatywnymi, ale w ogóle z sieciami neuronowymi jest trochę tak, że one potrafią zaskoczyć zarówno swoją błyskotliwością, jak i totalną głupotą. Więc coś ten system z siebie wypluje i to może stanowić pewnego rodzaju trigger do pracy, albo jakieś takie ogólne osie, na których już ten człowiek, który ma kontekst określony, określone intencje i wizję tego, co chciałby zrobić, może pracować. Więc tutaj też takie systemy jak najbardziej są do wykorzystania. I tak samo myślę potem, wiesz, w promocji, w kanałach dystrybucji takiego, no to tutaj jest bardzo dużo zrobienia, nie? Jakby cały ruch botowy, który może podbić widoczność czegoś albo odbić widoczność czegoś, nie wiem, tworzenie jakichś wirtualnych person, które będą ambasadorami czy influencerami jakiegoś produktu, w tym być może też filmu konkretnego, prawda? Jakieś boty, które rozmawiają z widzami i tak dalej. No to tak samo, jakby wydaje mi się, że wchodzi tutaj w tę przestrzeń potencjalnych rozwiązań AI-a w kinie. Mhm. Czyli teraz sztuczna inteligencja musi mieć jakąś bazę, prawda? Do tego, żeby mogła coś wygenerować. Zawsze musi mieć bazę i najczęściej, jeśli chcesz mieć dobre procesy, to musi być to baza, która będzie olabelowana i wysokiej jakości, czyli będzie to baza, którą stworzy człowiek. I to będzie baza dobrych, ustrukturyzowanych danych, z którymi ktoś już wcześniej pracował, tak? I pewnej intencji też tak samo. To znaczy, jeżeli ja zbuduję model po coś, to ja muszę dokładnie powiedzieć, o co mi chodzi, że ja chcę scenariusz a la ktoś tam, tak? A la Hitchcock. I to ma takie i takie tutaj wymiary. I dać bardzo duży korpus tekstów, scenariuszy takiego Hitchcocka, żeby to się nauczył. Tak, żeby przerobić, żeby się nauczył, tak. Jakie są rutyny? No i wiesz, on ci prawdopodobnie nie wywróci tego Hitchcocka w taki sposób, że to będzie jakaś super ciekawa reinterpretacja tego Hitchcocka, ale to będzie coś a la Hitchcock. I dla mnie to stanowi bazę dla ludzkiej kreatywności do odbicia się. Ja tak to postrzegam i jak gadam sobie z różnymi artystami wizualnymi czy plastykami, którzy korzystają z sieci neuronowych w swoich pracach, no to większość z nich właśnie mówi, że traktują to jak jakieś takie rozgrzewkowe, super ciekawe narzędzie na początek. Nie, ale na pewno jakby cały czas czują się ownerami swojego dzieła bardzo, a to jest dla nich narzędzie. Mówisz, że taki AI może być bazą do wyszukiwania jakichś danych, czyli na przykład jeżeli ja bym poszukiwał, jeżeli mamy reżysera czy producenta, który poszukuje do swojego filmu obsady i ma zastanawia się teraz na przykład, czy jak obsadzić ten film, żeby on się sprzedał. I ma do wyboru różne aktorki, na przykład, dajmy na przykład Kate Winslet, która ma teraz ogromny sukces po serialu Mare of East Town. Ja tego jeszcze nie widziałam, ale to wszyscy o tym mówią teraz. Tak, polecam serdecznie. Natomiast daję taki przykład aktorki, która akurat osiągnęła sukces, jeszcze też produkowała ten serial. I nie wiem, na przykład Renée Zellweger, która ostatnio zagrała w filmie Judy, który nie był jakiś udany. I teraz wrzucamy tutaj te aktorki do tego systemu i ten algorytm prawdopodobnie powie nam, może nie bierz tej Zellweger, tylko weź właśnie Winslet, bo ona odniosła teraz sukces. Bardzo zależy, o co go zapytamy. Właśnie. Bardzo zależy, o co go zapytamy, bo wiesz, bo możesz spytać o dane historyczne, znaczy możesz zrobić model prosty, który ci powie, kto się lepiej oglądał. Mhm. Proste są wskazania, tak? Ale możesz napchać do tego modelu różnych bardzo skomplikowanych parametrów i wtedy wcale nie jest powiedziane, że wyjdzie na Kate Winslet, a wręcz przeciwnie, system może stwierdzić, Kate Winslet opatrzyła się. Może trzeba zainwestować w kogoś, kto jest na przykład mniej lubiany, albo mniej znany, żeby się ten sentyment cały odwrócił, tak, że jakby to bardzo, bardzo zależy tak naprawdę. Przepraszam w ogóle, że ci weszłam w słowo, ale od razu mnie to jakoś striggerowało, wiesz, co powiedziałeś i pomyślałam sobie, że to naprawdę zależy od takiego robustness tego modelu, bo on ci może też powiedzieć, że ani Kate Winslet, ani Renée Zellweger, to nie musi być jakaś prosta klasyfikacja. To może być tak, że ty mu rzucisz, nie wiem, bazę
miliona aktorów, mniej lub bardziej znanych, i powiesz, że chodzi ci o to, o to i o to, i żeby ci stworzył shortlistę, i on ci nagle po prostu wyskoczy z nazwiskami, których się w ogóle nie spodziewasz, nie? Być może od czapy, a być może bardzo ciekawych, by co bardzo zależy od poziomu kompleksowości takiego modelu i czego byś chciał. To znaczy, jeśli oczekujesz generycznych bardzo rozwiązań, to je dostaniesz, tak? Jakby, jeśli byś chciał mieć model taki, który mówi, który aktor teraz przynosi najwięcej hajsu, generalnie, albo aktorka, swojemu filmowi, i dasz systemowi dane historyczne, to on ci wyskoczy z czartem takich tych, i cię to zamodeluje, jak prawdopodobnie będą wzrastać takie przychody z filmu, biorąc pod uwagę właśnie historyczne dane tego, ile zarabiały te filmy w box office'ach ze względu na obecność tych aktorów, może jakieś triangulacje robić, kto z kim, w jakich duetach działa dobrze i tak dalej, zależy o co go zapytasz, ale możesz też zrobić taką jakąś totalną metodę Monte Carlo i wylosować sobie kogoś zupełnie nieoczywistego też. I może to też jest przydatne. W sensie, wiesz, rozumiesz, tak sobie teraz myślę na gorąco, że to jest trochę tak, że my zapominamy, jako ludzie, być może w przemyśle filmowym ludzie zapominają o pewnych aktorach i coś się musi zdarzyć, jakieś zrządzenie losu, żeby sobie o tej osobie przypomnieć znowu. A taki model będzie tych wszystkich ludzi miał i on będzie ich traktował jakby na równi. Nie są bardziej znani, mniej znani, bardziej rozpoznawalni dzisiaj, mniej rozpoznawalni dzisiaj, tylko będą po prostu bazą pewnego rodzaju. I on ci może wyszukiwać w związku z tym bardzo nieoczywiste rzeczy i nawet ludzie mogą wypaść tutaj na selekcjonerów dużo bardziej takich generycznych właśnie niż sztuczna inteligencja, paradoksalnie. Tak myślę. Ale sztuczna inteligencja może się mylić, tak? Mówisz. No oczywiście, a ludzie też. Znaczy jakby sztuczna inteligencja się często myli. To znaczy są dziedziny, w których sztuczna inteligencja się myli bardzo rzadko. To znaczy na przykład jak masz bardzo dobre jakości zdjęcia rentgenowskie i ją nauczysz rozpoznawać tumor, tak, guza, to ona będzie się myliła rzadziej niż człowiek. Zdecydowanie rzadziej niż człowiek. Nie? Będzie dużo lepsza. W tym, jeżeli stworzysz bazę wiedzy i jasno zdefiniowane warunki klasyfikacji, co jest czym, tak, jakby co, nie wiem, olejbelujesz te zdjęcia, tu chory, tu zdrowy, tu chory, tu zdrowy, i będziesz mieć tych zdjęć naprawdę ogromny wolumen, to ona się będzie bardzo rzadko myliła prawdopodobnie. Natomiast wiesz, jak zrobisz skomplikowany bardzo model, wieloparametrowy, nie do końca przezroczysty, nie do końca przejrzysty, tak, taki jakiś wielki hub, i wrzucisz do niego trochę różnych nazwisk, ale to nie będzie też jakiś wielki wolumen, to będziesz mieć rekordy od sasa do lasa, nie? Najróżniejsze. Także tak, jak najbardziej sztuczna inteligencja oczywiście może się mylić i nie wiem, czy tutaj w ogóle w takich selekcjach aktorów to w ogóle można mówić o pomyłce, bo może nie można, może to zawsze jest, wiesz, jakoś tam, nie, myślę, że, jak ją ocenić, a rozumiem, że po tym, że film po prostu no nie zarobił na siebie, tak, w jakiś tak, sposób. Tak, tak, albo miał swoją recenzję na przykład w ten sposób, ale pytam cię o to, ponieważ to jest ciekawe i jak chciałem cię zapytać dalej, czy uważasz, że właśnie sztuczna inteligencja zastąpi w tym w właśnie wyszukiwaniu danych, w grupowaniu na przykład demograficznym albo w analizach różnego rodzaju Excel, Worda, czyli te programy, które do tej pory w jakiś sposób były jeszcze wykorzystywane, i czy może stać się przyszłością też właśnie dla, między innymi dla świata filmu, jako dla właśnie w tych przypadkach bazy danych, wyszukiwania. Wiesz co, mam nadzieję, że tak będzie, bo już jest 2021 rok, może już Excel już się nabył, mi się zdaje, trochę już w naszym świecie i życiu, więc jakby osobiście dobrze wiem, że z takimi modelami można dużo więcej ciekawych rzeczy robić, one są dużo bardziej plastyczne, więc ja bym sobie życzyła, żeby one weszły tak pod strzechy, że tak powiem, żeby to było oczywiste po prostu narzędzie, oczywisty interfejs do modelowania najróżniejszego typu i żeby stało się to też bardzo powszechną kompetencją po prostu. Więc jakby generalnie myślę, że tak, myślę, że jako narzędzie analityczne dla bardzo wielu dziedzin jak najbardziej tak. Podejrzewam, że w związku z tym, że na przykład w rekrutacji sztuczna inteligencja już w tej chwili jest istotna, to znaczy może shortlistować kandydatów i kandydatki, prawda, selekcjonować, rekomendować do rozmaitych prac, zawodów, widać jak takie silniki penetrują chociażby LinkedIna, prawda, różne rekrutacyjne, wysyłają tam kole, informacje, kto tam, gdzie podpada, według jakich kryteriów, do jakiej rekrutacji może przystąpić z sukcesami i tak dalej, to mi się wydaje, że i skoro w rekrutacji tak, to dlaczego
doświadczenie w castingu, tak na dobrą sprawę, prawda? Znaczy ten casting może być kompletnie innym procesem niż jest dzisiaj. I to nie będzie proces bez człowieka, bo ja w ogóle trochę nie wierzę w gospodarkę bez człowieka i w aktywność człowieka bez człowieka. Znaczy to jest kompletnie bez sensu. Ja nie zmierzałabym do tego, żeby ta sztuczna inteligencja ludzi wyparła, zwłaszcza z tego, w czym ludzie są świetni, czyli tych kreatywnych zadań, raczej bym powiedziała, że może być takim ciekawszym trochę narzędziem niż to, co mamy dzisiaj dostępne, nie? Jakby mniej zawodnym, więc ja bym uważała osobiście, że ta sztuczna inteligencja dla na przykład castingowania, ale też być może budowania jakiegoś takiego predykcji co do tego, jaki film będzie fajny w tym sezonie, w tym momencie, co się będzie sprzedawać, dla jakiej grupy, rozumienia lepszego też, ja rozumiem, że to jest zawsze autorska wizja, ale też z drugiej strony jest przecież ten cały element produkcyjny, który nam mówi, że to jest film dla kogoś, trochę tak, prawda, że się spodziewam, kto ten film chciałby obejrzeć. No ja mogę mieć, mając dużo danych, znacznie lepszy ogląd tego, kto będzie chciał mój film obejrzeć. No nie wiem, no ja sobie nawet mogę wyobrazić właśnie, że sztuczna inteligencja daje ci rozwiązanie takie, które sprawi, że kino trochę zmieni się jako gatunek. Nie wiem, może będziesz mieć, rozumiesz, 15 różnych scenariuszy i to będzie trochę kino, a trochę gra. Nie wiadomo, co tam będzie, tak? Tak jakby, że od pewnego momentu może to być spersonalizowane. Na przykład ja nie chcę, żeby... Ile razy mi się już zdarzyło, że nie chciałam oglądać złego zakończenia? No milion razy mi się to zdarzyło. Uwielbiam jakiś film, ale ta końcówka mnie kompletnie dobija. Czemu ja nie mogę sobie odpalić wersji spersonalizowanej, gdzie ten Titanic nie tonie? Przepraszam. Wiem, że to brzmi trochę tak, dziwnie i heretycko, ale tak. Widziałam tego typu projekty. Widziałam są takie projekty, pojawiają się, rzeczywiście. I to jest według mnie ciekawe. Znaczy, ja rozumiem, że te projekty są na razie bardzo toporne i że to trochę też nie o to chodzi, ale tak zdaje się, że Grzegorz Jarzyna w teatrze zrobił taką sztukę z każdorazowo innym zakończeniem generowanym przez sztuczną inteligencję. Mi się wydaje, że to są bardzo ciekawe próby, mówiąc szczerze. To znaczy zaprzęgnięcia tego dzisiaj młodego jeszcze bardzo narzędzia do pracy twórczej człowieka, więc być może kino, jakie znamy, no właśnie, stanie się bardziej imersyjne w tym sensie, że stanie się bardziej spersonalizowane. Bo jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy sobie, to jest ostatecznie to, w czym ta sztuczna inteligencja, wiem, że będzie ważna w sektorze w ogóle produkcji kontentu audiowizualnego, czyli to jest rekomendowanie tego, co naprawdę ktoś chciałby zobaczyć. To jest clue sprawy, bo wydaje mi się, że produkcja to jest jedno, ale rozumienie, jak budować doświadczenie widza i jak łączyć jedną produkcję z kolejną, jakieś pewnego rodzaju łańcuchy, to jest rzecz bardzo istotna i ona jest robialna już dzisiaj. Ale tak? To znaczy, to już się dzieje na Netflixie, prawda? Ten algorytm. No tylko no marnie na razie jeszcze się dzieje na Netflixie, to znaczy z dużą sympatią dla Netflixa, bo jest rzeczywiście innowacyjną firmą, ale nie możemy powiedzieć, żeby te systemy rekomendacyjne dzisiaj działały perfekcyjnie. Jest strasznie dużo do zrobienia w rekomenderach jeszcze, czyli w tych systemach, które rekomendują ci film czy muzykę. Z filmem jest jeszcze trudniej, bo muzyki jest dużo, i trochę inaczej na nią też patrzymy, inaczej ją konsumujemy, to jest innego typu no medium, twórczość w ogóle i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o rekomendowanie treści filmowych, to tutaj konia z rzędem temu, kto to dobrze wymyśli, bo to, że ja tydzień temu oglądałam horror, naprawdę nie świadczy, to nie świadczy nijak o tym, że ja będę chciała dzisiaj też go zobaczyć, albo też zobaczyć coś z tego gatunku. Na to, co ja chcę dzisiaj zobaczyć, składa się tak dużo takich intangible, wiesz, nieoczywistych jakby rzeczy, że wydaje mi się, że to jest dopiero do wymyślenia, te ścieżki konsumpcji pewnego rodzaju treści, nawigowania człowieka po tym, co by było fajne teraz, dzisiaj, jutro, na wakacje, jak jadę do Włoch, może mam ochotę zobaczyć coś innego niż ja, nie wiem, prawda, jak jestem w środku tygodnia, prawda, w pracy, zmęczona, albo jak lecę samolotem i tak dalej. Dzisiaj te selekcje są dokonywane przez ludzi, ale one mogą być wspólnie dokonywane z systemami AI, które mają dane do tego, żeby nam coś ciekawego powiedzieć. Więc tu jest bardzo ważna rola, moim zdaniem, sztucznej inteligencji w tym sektorze kontentu, wiesz, filmowego, audiowizualnego, żeby ten kawałek zagospodarować. Ale to musi być jakaś taka zaawansowana wiedza, bo teraz, tak jak powiedziałaś, że czasem te propozycje nie są odpowiednie, zwłaszcza, że można dzielić to konto i ktoś inny z rodziny na przykład może obejrzeć. No i psuje model wtedy jeszcze. Psuje wtedy, prawda? Algorytmowy. Psuje model, tak. Mój mąż mi spektakularnie popsuł cały mój model. Ja miałam wszystko skonstruowane pod science fiction. On ogląda o piratach jakieś rzeczy. To po prostu jakieś historyczne, stare rzeczy. Jakieś dziwne filmy kostiumowe. No wiesz, po prostu jak ja odpaliłam...
tego Netflixa po miesiącu, jak mnie nie było, to po prostu cała ta biblioteka była zepsuta, ale też w sumie ten mój model wcale nie był doskonały. Sztuczna inteligencja nie wiedziała, że to nie ty korzystałaś. No właśnie, czy jest nie wiedziała. Znaczy wiesz, on, oczywiście można by było założyć osobne konto tutaj i prawda, każdy mógł mieć spersonalizowane, ale nawet jakbym się jeszcze nawet przyczepiła do tego, że nawet gdyby wiedziała, to i tak te jej podpowiedzi dzisiaj nie są w pełni adekwatne. Bo to, że ja co do zasady najchętniej oglądam science fiction, to nie znaczy, że ja mam ochotę na science fiction every freaking day. Nie jest tak, prawda? Bo masz dwa podejścia w rekomendacji. Historyczne wybory czyjeś, albo druga wersja, wybory innych podobnych ludzi. Możesz też te modele ze sobą trochę pomieszać i wtedy masz taką hybrydową jakby formę. Mhm. I na przykład to nieźle wychodzi na Spotify'u, gdzie muzyka jest ci proponowana nie tylko ze względu na to, co ty wcześniej wybierałeś, ale co wybierają ludzie podobni do ciebie zdaniem systemu. Tak? A na Netflixie tych funkcji masz jeszcze troszeczkę mniej na ten moment. Więc bardzo jest on o twoich historycznych preferencjach, co bardzo zawęża ci możliwość wyboru jakby treści, które ciebie samego mogłyby zaskoczyć, a jednocześnie ci się spodobać. A przecież ostatecznie o to chodzi. Więc no tutaj myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Mhm. Ale to technicznie, prawda? Chyba już tutaj myślimy o samej technice. Modele źródła danych, kontekst dla źródeł danych, być może dane rzeczywiste, być może dane z sensorów różnego typu. No zdecydowanie wysokokontekstowe systemy, których jeszcze dzisiaj nie ma. To jest zdecydowanie przede wszystkim wyzwanie o charakterze technologicznym, ale też trochę wyzwanie jakościowe, bo tu musisz zrozumieć, o co ludziom chodzi. Mhm. Wiesz? Tam musi być jakieś długi, jak my to mówimy, badanie podłużne, takie kompleksowe badanie też preferencji moim zdaniem. Ja nie wiem, czy coś takiego jest, rozumiesz? Jakby ja nie mam jeszcze intuicji, jak to dokładnie powinno zadziałać, ale wiem na pewno, że te rekomendery, które dzisiaj są, no po prostu jeszcze nie dowożą. Mhm. A jaka tutaj jest rola botów? Bo wiem, że też zajmujesz się botami. Tak, tak, botyką przede wszystkim. Tak. Na czym ta rola mogłaby polegać tutaj na przykład? I czy one mogłyby jakoś ten system produkcji albo świat filmu jakoś wesprzeć? Czy no wiesz co, na pewno boty mogą wysiewać rozmaite treści w sieci, wiralowe, więc mogą mieć taki charakter właśnie no troszkę takiego gerilla marketingu dla różnych produktów. Natomiast wydaje mi się, że rola bota jest też trochę w tym, być może potrzeba bota na Netflixie lub gdzie indziej, żeby zrozumieć, czego ten człowiek chce. I bot połączony z jakimś wysoko funkcjonującym transformerem może ci powiedzieć, aha, o taki film ci dzisiaj chodzi. Ty dajesz 5 keywordsów, jakichś takich totalnie elusive, wyobraźmy sobie. Czyli mówisz, na przykład, nie wiem, miękkość, wieczór, spokój, relaks. Wpisujesz takich 5 keywordsów i ten system tam mota, prawda, sprawdza, co ty oglądałeś wcześniej, bierze pod uwagę te keywordsy i tak dalej. I z tego mówi, słuchaj Marcin, ten, ten albo ten. Takie mam dla ciebie propozycje. I to jest botowa bramka, czyli kontakt jest z botem tak naprawdę, ale za tym botem w trzewiach siedzi potężny system, który te keywordsy jest w stanie przetworzyć na odpowiednie rekomendacje dla ciebie. Aha. Więc wiesz, no to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Tego nie ma, nie? Nie ma nikogo albo niczego raczej, nie ma AI-owego systemu botowego, który by ciebie zapytał, o co ci właściwie chodzi. I jeszcze potrafił na to twoje stwierdzenie, o co ci właściwie chodzi, wypluć ci to, te rekomendacje, które jakoś tam byłyby trafione. Ale tu na pewno jest rola duża bardzo potyki, nie? W ogóle w interakcji z konsumentami, nie? Jakby na przykład, jeżeli masz funkcjonowanie jakiegoś filmu, produktu audiowizualnego w mediach społecznościowych, na Instagramie, w różnych innych miejscach, tak? Jakby część tej komunikacji, generowania właśnie tych leadów, czy opisów, tak? Jakby różnych i tak dalej, to może być botowe tak naprawdę. To może być częściowo przynajmniej ubotowione, i też nieustająca komunikacja z jakąś tam publicznością, która się angażuje powiedzmy w coś i tak dalej, też może być częściowo ubotowiona. Także wydaje mi się, że jest bardzo dużo przestrzeni, gdzie takie rozwiązania botowe mogą tutaj wejść i tak naprawdę głównie pracować z widownią, z publicznością. A jakie widzisz największe zagrożenia z jednej strony, a może z drugiej strony szanse sztucznej inteligencji, też właśnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli produkcji filmowej, kina, przyszłości.
Wiesz co, no, zagrożeń ze sztuczną inteligencją jest bardzo, bardzo dużo. Bias jest jakimś potężnym problemem sztucznej inteligencji, czyli to, że te systemy, no wiesz, nieodpowiednio skonstruowane mogą promować tylko jeden typ filmów i na przykład wartościowe różne produkcje nigdy się nie przebiją nigdzie. Rozumiesz? W sensie, albo nie wiem, jak rozmawialiśmy o tych rekruterach, tak? To znaczy do castingu wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jak to będzie zbiasowany system, to jakaś grupa aktorów nigdy nie będzie miała szansy wystartować, rozumiesz? W sensie, bo nikt ich nie zobaczy, bo ten system nigdy ich nie pokaże, zrzuci ich zawsze na sam dół. Więc takie różne dyskryminujące wymiary sztucznej inteligencji, wynikające ze złych algorytmów, albo niskiej jakości danych, powiedzmy, wyjściowych i tak dalej, to jest na pewno jakiś problem. Ale ja osobiście... Okej, i tutaj znowu może się nie ukaże jako osoba bardzo futurystyczna. Mam problem z tymi umarłymi aktorami. Tak, to jest jakiś ból mój. W sensie, ja jakoś, nie wiem, dla mnie to jest narzędzie, o ile ja totalnie jestem w stanie wejść w opcję stworzenia aktora, rozumiesz, w sensie z tego, że sieć GAN z różnych aktorów miesza w zupie i tworzy nowego aktora i to... i go jakoś tam animuje i tak dalej, i nie wiem, no tak, takie wszystkie rzeczy, prawda, nakłada na rzeczywistą postać, prawda, taki artificial aktor jakby, to takie wiem, że rzeczy też się zresztą dzieją, ale to absolutnie jest dla mnie ciekawe, o tyle właśnie wskrzeszanie zmarłych i ustawianie ich w jakichś nowych warunkach, znaczy nie wiem, no, może fajnie by było chodzić sobie po, wiesz, po Rzymie i zobaczyć Marcello Mastroianiego gdzieś tam, powiedzmy, prawda, jadąc telefonem, tam ta postać się, powiedzmy, będzie popijać kawę, tam coś takiego, takie doświadczenia budować, ale z drugiej strony, nie wiem, ten wymiar przywracania tych aktorów, których czas minął i próba kapitalizowania jakby ich obecności w jakiś sposób jest dla mnie dziwna i tak jakoś dziwnie też oldschoolowa chyba, w sensie, że to nie jest dla mnie futuro, więc nie wiem, czy to jest zagrożenie, ale to jest coś, co budzi jakiś u mnie dysonans. Ja się tak akurat z tobą zgadzam w tej kwestii, mi się wydaje, że to chodzi o finanse i to, żeby promocyjnie jakby podziałało to, że właśnie taki Mastroianni... Ale w tym jest coś głęboko smutnego, w sensie, wiesz, takiego... Nie ma takiego kopa jakby w ogóle w tym, tylko takie, jakieś takie odgrzewanie... czegoś, co przestaje też być piękne przez to, że jakby jest, wiesz, zmuszane do tego, żeby znów pracować, więc nie wiem, jakby ja mam z tym problem. Mamy pytanie od Kingi o tym, o czym rozmawialiśmy, o systemach rekomendacyjnych, a jak zrobić, żeby interakcja z botami w kontekście systemów rekomendacyjnych nie była po prostu frustrująca? Kinga, nie mamy jeszcze takich pełnych odpowiedzi na ten temat. Zadałaś bardzo dobre pytanie. To musi być po prostu bardzo dobry bot. Znaczy pod tym botem musi być najwyższej klasy sieć neuronowa, która naprawdę coś zrobi z tym, co ty temu botowi powiesz i nie dostaniesz jakichś trywialnych rzeczy albo nonsensownych rzeczy, albo nie będziesz proszona o to, żeby znowu powtórzyć pytanie. Czyli tak naprawdę to, co dzisiaj mamy w bardzo wąskim zakresie, takie pierwsze właśnie systemy jak transformery, musi się po prostu upowszechnić, żeby to było możliwe. Więc to jest do zrobienia, ale to jest perspektywa moim zdaniem 5 lat, co najmniej najbliższych, do upowszechnienia się tego typu architektur, żeby rzeczywiście, żebyś ty odczuła różnicę jako osoba, która z botem się komunikuje. Mamy pytanie od Ewy również. A co z tą elastycznością, przepraszam, a co z tą etycznością AI? Czy jest możliwe, by reguły etyczne były uniwersalne dla każdego typu systemu? No, w cywilizacji zachodniej teoretycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, że się umówimy na coś takiego. Teraz zobaczcie, mamy te dokumenty, takie proposal Komisji Europejskiej, który mówi o tym, że sztuczna inteligencja ma być transparentna, niebajasująca i tak dalej. Amerykanie dosyć przychylnie przyjęli te zapisy pod przyszłe regulacje dotyczące etyczności sztucznej inteligencji, tak? Znaczy takiej etycznej AI, trustworthy AI, czyli sztucznej inteligencji godnej zaufania. No ale czy się umówimy z Chinami na uniwersalny kod, że tak powiem, tego, co rozumiemy pod etyczną sztuczną inteligencją, to przynajmniej na razie mam pewne wątpliwości. Chcielibyśmy tego, chcielibyśmy zuniwersalizowania pewnych rzeczy, natomiast nie mam wątpliwości, że na razie no, tego typu zasady dotyczące etycznej sztucznej inteligencji mogą pewnie obowiązywać w szeroko pojętej
nie mówię tego z żadną wyższością absolutnie, cywilizacji zachodniej, która się po prostu na takie podobne zasady już umawiała wcześniej. Natomiast Chińczycy mają zupełnie inne ambicje. Oni chcą mieć AI szybko, mocno, a ten etyczny wymiar, czy prywatnościowy, powiedzmy, to nie są rzeczy, które tak bardzo ich interesują. Mhm. Czekam jeszcze na pytania. Ja chciałem cię zapytać w kontekście seriali, takich jak Czarne Lustro, Westworld, tam widzieliśmy świat przyszłości, wykorzystywanie nowych technologii, też takie właśnie trochę etyczne, nieetyczne zachowania, wykorzystywanie granic człowieczeństwa, replikowanie przez technologię, więc chciałem cię zapytać o to, czy taka czeka nas przyszłość, jaką oglądaliśmy w tych serialach, mam nadzieję, że nie. Nie. Ale jednak powiem ci jedną rzecz, że myślę, że też nasi słuchacze i widzowie, że część tych niestety właśnie w futurystycznych przepowiedni, na przykład z Czarnego Lustra, jest w Chinach. Jest tak dziś. Nie, no to jest jeden odcinek, zwłaszcza konstytutywny dla systemu scoringu, który się w Chinach dzieje, nie? Bo jest ten social scoring system. Swoją drogą, drodzy i drogie, ten system nie działa zbyt dobrze, to tak na pociechę. Chińczycy nie są z niego do końca zadowoleni, zupełnie nie wykluczone, że go wycofają, bo to miał być wielki, wielki system, a teraz coraz mniej się o nim słyszy, chyba nie spełnił swoich oczekiwań. Też myślę, że Chińczycy trochę za bardzo uwierzyli, że ta sztuczna inteligencja takim obsłuży całą socjotechnikę. Więc jakby wydaje mi się, że to jest trochę tak, że te systemy wszystkie są bardzo mało inwazyjne w stosunku do tego, jak są prezentowane w popkulturze. To znaczy, że jest pewne podobieństwo tego, jak działa system sztucznej inteligencji, nie wiem, właśnie do scoringu kredytowego, do tego, co może być pokazane w Czarnym Lustrze. Natomiast Czarne Lustro to jest takie totalne przyśrubowanie najgorszych możliwych konsekwencji działania takiego systemu, których my raczej w świecie rzeczywistym nie obserwujemy, bo nasza rzeczywistość jest strasznie zaszumiona, bardzo kompleksowa, jest w niej dużo bardzo sprzecznych interesów i takie totalne systemy strasznie trudno się wprowadza, nawet jeśli ktoś ma takie zapędy i ambicje dyktatorskie, żeby taką technologię implementować. Więc oczywiście ja oglądam też Czarne Lustro i oglądam z dużą uważnością i to nie jest tak, że ta tematyka nie jest mi bliska, sztucznej inteligencji w wymiarze etycznym i tak dalej, ale wydaje mi się, że Czarne Lustro to nie jest serial o przyszłości, tylko to jest serial zdecydowanie o teraźniejszości, który spekuluje na temat tego, jak technologie z dzisiaj, a nie jutra, bo to są technologie, które mamy albo za chwilę będziemy mieć, tak? Takie podobne do tego, co już jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakoś. I jak takie technologie mogłyby funkcjonować w jakimś bardzo dystopijnym świecie, tak? Na który pewnie musiałoby się złożyć też wiele innych czynników. To bo ci ludzie też tak jakby w tym serialu zawsze ślepo za tą technologią podążają, jest mało osób, które ją kwestionuje, zawsze jest to takie tak dla tej technologii, a potem jest przerażenie, że ta technologia tak zadziałała i tak dalej, więc jakby to są też takie trochę nierzeczywiste rzeczy. O ludziach to jest nierzeczywisty moim zdaniem serial w tym sensie. Natomiast jest to serial bardzo wartościowy, który ja zaraz, jak tylko zawsze obejrzę jakiś odcinek, polecam swoim studentom, bo chcę, żeby no, pisząc tego typu programy, w przyszłości pisząc takie algorytmy, po prostu czuli ciężar, tak, tych rozwiązań, które inkubują. Ale wydaje mi się, że rzeczywistość nie jest zbliżona do Czarnego Lustra, że Czarne Lustro jest jednak właśnie czarnym lustrem tego, czego jednak nie ma w tak straszliwej postaci. Ja trochę prowokacyjnie zadałem to pytanie, dlatego cieszy mnie twoja odpowiedź bardzo. Okej. A chciałem tutaj przeczytać kolejne pytanie. Mateusz pyta, czy jest jakaś spółki, które pani zdaniem częściowo, ewidentnie odstają jakościowo, jeżeli chodzi o ich wewnętrzne algorytmy AI? No, spółki technologiczne oczywiście, to znaczy spółką, której algorytmy również na wewnętrzny użytek odstają od innych, jest niewątpliwie Google, ponieważ jest właścicielem firmy DeepMind, która ma najbardziej zaawansowane sieci neuronowe na świecie i te sieci oczywiście są gdzieś tam budowane po to, żeby zademonstrować światu, gdzie jest frontier of artificial intelligence, czyli gdzie jest ten horyzont rozwoju sztucznej inteligencji, co można zrobić, ale też część z tych rzeczy jest wykorzystywana do tego, żeby na przykład, nie wiem, no z tego co pamiętam, to
serwerownie chłodzić w zoptymalizowany bardziej sposób w Google, czyli jakby na użytek wewnętrzny też takie systemy działają. Drugą taką firmą niewątpliwie jest OpenAI, czyli właśnie twórca chociażby tego generatora tekstu GPT-3, którego potencjał dla różnych sektorów, zwłaszcza tak jak powiedziałam teraz do marketingu, sprzedaży i tak dalej, jest po prostu ogromny. I to są na pewno dwie takie spółki, o których ja jakby wiem, że to jest frontier. Natomiast jest bardzo dużo firm, które korzystają skutecznie ze sztucznej inteligencji. Wiecie, to może być sektor materiałowy, to może być właśnie, tak jak powiedziałam, logistyka, gdzie nie będzie trzeba takich czarów niesamowitych z sieciami neuronowymi, tylko wystarczą jakieś solidne algorytmy do tego, żeby na przykład optymalizować sprzedaż albo do tego, żeby robić lepszą segmentację klienta. Więc jakby wydaje mi się, że tego jest bardzo dużo, w sensie gdzie by nie przyłożyć, to takie co większe spółki i firmy już takie inwestycje robią. Na pewno sektor farmaceutyczny. Tak, wszystkie te, nie chcę już wymieniać nazwy, ale wszystkie firmy farmaceutyczne, takie co je bardziej znamy, to one już ze sztucznej inteligencji dosyć odważnie korzystają. I sektor medyczny szeroko pojęty, tak, zwłaszcza terapia, leki, badania kliniczne. Tutaj tej sztucznej inteligencji jest bardzo, bardzo dużo, więc tak na dobrą sprawę nie wszyscy muszą mieć wielowarstwową sieć neuronową, żeby skorzystać ze sztucznej inteligencji i korzystać z niej poprawnie, tak, jakby czasami wystarczy coś mniej. Także tak, nie chcę tutaj jakby szafować nazwami, ale widzę na pewno, zwłaszcza w finansach i w przestrzeni tej medycznej, bardzo dużo ciekawych rozwiązań, też na polskim rynku. Ja bym chciałam zaflagować, że ja będę musiała powoli uciekać. Tak, tak, będziemy kończyli, tak? Tylko mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy Google ma autonomiczne AI? Autonomiczne. To bardzo zależy, co się kryje pod tym terminem. Chodzi o samouczące, tak? Podejrzewam, tak. Kilka spółek ma na pewno sieci autonomiczne, sieci półautonomiczne, czyli takie, które są zdolne do samouczenia, uczą się w sposób nienadzorowany przez człowieka. Ale nie tylko Google, tylko sporo innych firm też ma takie systemy, które się uczą samodzielnie, tak? To znaczy wszystkie rozwiązania deep learningowe w zasadzie są w dużej mierze samodzielne, tam jest ten wkład człowieka w postaci danych i tak dalej, ale sam proces nauki nie jest inspirowany przez człowieka, tylko przez samą strukturę tychże sieci, więc jakby to nie jest jedne takie rozwiązanie, a innym jeszcze sposobem odpowiedzi na to pytanie jest, no na przykład ten, kto ma samochód autonomiczny, prawdopodobnie ma algorytmy, które pozwalają temu samochodowi jeździć, tak? No i na przykład Uber w tym sensie jest też firmą, która dysponuje algorytmiką taką autonomiczną. Także tak. To sporo tego jest, tylko nie chciałabym, żebyśmy to rozumieli w ten sposób, że to znaczy, że to są systemy, które już w ogóle nie zależą w żaden sposób od człowieka. Po pierwsze są przez człowieka kontrolowane, po drugie zależą cały czas od jego inputu, natomiast uczą się same. To na koniec zapytam Cię o przyszłość, no, o sztucznej inteligencji i w ogóle nowych technologii w filmie. Jak Ty to widzisz? Oczywiście to jest no tak na kilka godzin może, ale tak skróty. To znaczy tak jak to powiedziałam wcześniej, dla mnie podstawą jest komunikacja z widzami i rekomendacja. Komunikacja, rozumienie potrzeb, rozumienie, gdzie ten rynek w ogóle idzie trochę, takie predykcyjne działania. Co biorąc pod uwagę to, co wiemy o dzisiaj młodych widzach, wydaje się, że oni będą chcieli konsumować w przyszłości. Eksperymentowanie troszeczkę z formą, tak, za pomocą różnych sieci neuronowych właśnie, nakładanie przez te sieci różnych efektów ciekawych i tak dalej, gliczy być może też, więc na poziomie formalnym jakieś ciekawe eksperymenty, może jakiś nowy język dla kina, a z drugiej strony no, to, co trochę pokazał Netflix jednak w jakimś sensie, czyli to, że można tworzyć satysfakcjonujące doświadczenia, długie, lojalne z ludźmi, których preferencje przynajmniej starasz się zrozumieć. Więc to mi się wydaje, że to są dwie takie istotne rzeczy. Sprawdzimy za kilka lat i się spotkamy. No. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, dobrze. A może nawet szybciej, bo może ta technologia tak będzie postępowała szybko. Ale trzeba robić presję, żeby te rekomendery były lepsze. To znaczy, to tak. Postulujemy i dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie i za podzielenie dziękuję się również z nami bardzo interesującą wiedzą i do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Do dziękuję. Zobaczenia.
Do widzenia.